witajcie. Analog Delay, firma Jojo, Jojo, Joy, True Bypass, włącznik, dioda wskazująca pracę, zasilanie 9V z zasilacza lub z baterii, wejście, wyjście na wzmacniacz. No i na tym naszym zielonym, śmiesznym pokładzie trzy gałeczki do kręcenia. Time, repeat, mix. Time to jest po prostu ilość odbić tego naszego delaya. Repeat, ilość powtórzeń. No i mix jest to wpływ, można powiedzieć, ingerencji efektu na sygnał z gitary. Zaraz zobaczycie, o co to chodzi, tylko wyjaśniam dla wszystkich niewiedzących, bo ci, co wiedzą, to się śmieją, że wyjaśniam zapewne. Obudowa metalowa, solidna, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykonany ten efekt. Kanał czysty. Dobra. Właśnie, tutaj chodzi z tym miksem teraz. Słyszycie, przy minimalnym time i repeat i maksymalnym miksie już ten efekt troszeczkę wpływa na brzmienie. Bardzo delikatnie, troszeczkę tak jak chorus, można powiedzieć. Słyszycie? Taki delikatny chorusik, więc można powiedzieć podwójne zastosowanie tego efektu. Dobra, nie bawmy się aż tyle. Time. Wręcz teraz troszeczkę jak reverb działa. Tu już zaczyna się ten ilość odbić, znaczy nie ilość, tylko czas odbicia, jakby ciągnąć za tym naszym graniem. Tu się zaczyna już odrywać wyraźnie. Słychać bardzo delikatnie teraz sam efekt delaya. Można się bawić w nieskończoność. Teraz ilość powtórzeń. Zaczyna się zwiększać.
No i ekstremalne ustawienie. Tutaj właśnie dodatkowa zabawa z tym do ewentualnie jakiegoś nagrywania w studiu. Kosmiczne dźwięki. Zastosowanie to ma różnorakie, więc nie można tutaj za dużo czasu poświęcać na to. Ale polecam, naprawdę produkt godny uwagi. Powinien się znaleźć w Twoim pedalboardzie.